Cześć! Dzisiaj mam dla Was prawdziwą petardę. Nowy odbiornik GNSS na miarę XXI wieku. Wyposażony we wszystkie aktualnie dostępne technologie, ale przy zachowaniu bardzo rozsądnej ceny zakupu. Jedziemy, zobaczymy jak będzie sprawował się w akcji. Cały zestaw mieści się w takim fajnym, poręcznym plecaku. Dzisiaj będziemy używali dla odmiany kontrolera P8-2, który wyposażony jest w pełną klawiaturę. Pokażę Wam zalety takiego rozwiązania. A tak wygląda sam odbiornik. Nasz nowy odbiornik GNSS o nazwie Orion, dokładny model S100, został przygotowany dla nas przez chińską grupę eSurvey. Jest to sprzęt, który zawiera całą masę nowoczesnych technologii. W ogóle jest to urządzenie typu handy receiver. Zobaczcie, bez problemu mieści się w dłoni. Jest bardzo lekki, ponieważ waży poniżej kilograma, ale mimo tego zawiera całą masę super nowoczesnych technologii. Po pierwsze, płyta główna. Jest tutaj płyta od grupy Hemisphere, wyposażona w 800 kanałów. Odbieramy oczywiście wszystkie dostępne konstelacje dzisiaj. Mamy również tryb RTK. Po drugie, odbiornik wyposażony jest w jednostkę inercyjną. I też będę chciał Wam pokazać, jak świetnie sprawdza się ten moduł IMU w tym konkretnie modelu. Trzecia sprawa. Mamy tutaj wbudowany modem GSM. Gdyby ktoś chciał używać połączenia internetowego z poziomu odbiornika, nie ma z tym żadnego problemu. Cały odbiornik wyposażony jest w potężną baterię o pojemności aż 6900 mAh. To znaczy, że możecie bez problemu mierzyć cały dzień bez konieczności ładowania. A jeżeli zapomnicie naładować baterii, bez problemu możecie uzupełnić prąd z dowolnego powerbanku czy z zapalniczki samochodowej, ponieważ w odbiorniku mamy wbudowany port USB typu C. Sprawdźmy, jak działa w terenie. Obudowa odbiornika wykonana jest ze stopu magnezu i aluminium. Jest to bardzo mocne tworzywo, po to, żeby był odporny na upadki. I tutaj producent deklaruje, że upadek z wysokości 2 metrów, czyli to, co najczęściej nam może przytrafić, nie powinien zrobić żadnego wrażenia na tym sprzęcie. Bardzo fajna średnica i gabaryt. Zarówno wymiary odbiornika, jak i jego waga rzutują później na wygodę pracy. W wielu naszych filmach używaliśmy kontrolera Nautis X6, natomiast w naszej ofercie jest cała masa również innych kontrolerów. Dzisiaj używam modelu P8-2, który wyposażony jest oczywiście w pojemnościowy dotykowy ekran, ale również w pełną klawiaturę. Mamy tutaj zarówno cyfry, jak i litery, jak i klawisze funkcyjne. Jest też kursor, którym możemy sterować. Dodatkowo ten kontroler wyposażony jest również w standardzie WRSiK, ponieważ mamy tutaj tak zwany tryb Pen Mode. 8-rdzeniowy procesor, wymienna, pojemna bateria. Bardzo fajne i przyjazne urządzenie. I co najważniejsze, wydajne w trakcie pracy. Zobaczcie, pomimo tego, że jest zimno, jest mróz, na rękach mam rękawiczki, to ten model mogę obsługiwać zarówno klawiaturko, ale również ekran bez problemu działa również wtedy, kiedy mam na dłoniach rękawiczki. Mogę uruchomić nasz program. I za chwilę nasz zestaw będzie gotowy do pracy. Zobaczcie, dosłownie parę sekund, a my już mamy w rozwiązaniu tryb Fixed. Ponad 30 satelitów na prawie 40 dostępnych. Możemy uruchamiać nasz pomiar.
A tak w ogóle to chciałem rozwiać jeden ze stereotypów. Słyszałem takie mity, że aby uruchomić jednostkę inercyjną, trzeba się sporo namachać odbiornikiem, dużo przy tym natańczyć. Zobaczcie, włączam zaledwie jeden guzik, klikam OK, wykonuję mały ruch tyczką i jednostka inercyjna jest już gotowa do pracy. Mamy napis ready, to znaczy, że współrzędne są kompensowane do grotu tyczki. OK, skoro sprzęt już działa, mamy tryb fixed, jednostka inercyjna jest również aktywna, możemy przystąpić do pomiaru szczegółów terenowych. Kompletnie nie przejmuję się spionowaniem tyczki, tylko poszczególne punkty terenowe mierzę w taki właśnie sposób. Spróbujemy zmierzyć sobie drzewo. Jeśli chcę, kontroler mogę wypiąć z ręki, wystarczy umieścić sam grot w elemencie, który chcielibyśmy zmierzyć. I co bardzo fajne, przy tym kontrolerze pomiar można wywoływać zarówno z ekranu, ale również z klawiatury. Za chwilę Wam to pokażę. Spójrzmy ponownie na ekran kontrolera. W programie Surpad mamy trzy główne tryby pracy. Pierwszy z trybów to jest punkt topo, drugi tryb to jest punkt kontrolny, a trzeci tryb to jest szybki punkt. I teraz, gdybym chciał zmierzyć punkt, w którym obecnie umieszczona jest tyczka, mogę wywołać ten przycisk, który można sobie położyć w dowolnym miejscu ekranu. Po prostu po naciśnięciu wywołuje pomiar. Ale również można operować tutaj klawiaturą, gdyż każdy z tych wymienionych wcześniej trybów ma swój skrót na klawiaturze. Na przykład, gdy chcę wywołać pomiar szybki punktu, wystarczy, że wcisnę na klawiaturze numer 3. I punkt już został zmierzony. Jeżeli chciałbym wywołać pomiar w trybie punktu topo, wciskam na klawiaturze 1. I znowu punkt został zmierzony. W trakcie, gdy włączona jest jednostka inercyjna, automatycznie mierzymy w trybie 5 Hz. Także dzięki temu, że mamy pełną klawiaturę, nie dość, że możemy wszystkie teksty czy liczby, numery punktów wprowadzać z klawiatury, to dodatkowo poszczególne klawisze mogą być przypisywane jako skróty i następnie mogą być używane w trakcie pomiaru, żeby po prostu pomiar był szybszy i sprawniejszy. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie spróbowali zmierzyć smoka wawelskiego. Mamy akurat zasuwkę od gazu. I tyle, punkt zmierzony. Co jest bardzo fajne przy tym zestawie, to całość jest naprawdę lekka. Czasami zdarzają Wam się takie całe dniówki pracy, to ten zestaw Was nie zmęczy. Zobaczcie, wszystko jest naprawdę bardzo lekkie i poręczne. Spróbujemy teraz zmierzyć mur wawelu. Obyło się bez żadnego bólu. Mierzenie to jedno, ale będę chciał Wam też pokazać, jak wygodnie się tyczy. Mamy tutaj studnie, które wykorzystamy sobie jako nasze punkty. Zamierzę najpierw środek tego włazu. Zrobione. Mierzenie punktów to jedno, ale druga sprawa to ich tyczenie. Takim sprzętem można to wykonać dokładnie w taki sposób. Wystarczy, że grotem tyczki wyszukacie sobie punkt, który chcielibyśmy wytyczyć. Odpowiedni dźwięk kontrolera sygnalizuje nam, że jesteśmy już w zadanej tolerancji tyczenia. Jeśli macie do przetyczenia prostą, to odbiornik, który ma możliwość pomiaru wychylenia, również Wam to ułatwi. Zobaczcie, mam zamierzony początek i koniec tego muru. Teraz w naszym programie zdefiniuję linię, a następnie przejdę do jej tyczenia. Wchodzę do menu tyczenie linii.
zdefiniujemy sobie początek i koniec prostej. Zaznaczam prostą, którą będę tyczył i wciskam OK. Zobaczcie, ta czerwona linia jest to nasza zdefiniowana prosta między punktami 24 a 25 w naszym przypadku. Natomiast te niebieskie linie są to linie pomocnicze co metr. Mam informację, że jestem po prawej stronie naszej prostej, około 1,13 m. I teraz znowu wystarczy grotem tyczki umieścić na linii, którą właśnie tyczymy. Otrzymuję odpowiedni sygnał dźwiękowy i widzę, że jestem na bieżącej około 7,16, 7,15, dokładnie w linii. Niezależnie od tego, jak pochylę tyczkę, to cały czas mogę tyczyć to prostą. Taki sposób tyczenia bardzo przyspiesza pracę i ułatwia nam życie. Okej. Jesteśmy na placu Marii Magdaleny, a przyprowadziłem Was tutaj, żebyście zobaczyli, jak sprzęt działa w nieco gęstszej zabudowie. Dookoła nas budynki, praktycznie z każdej strony. Przed nami przepiękny kościół Piotra i Pawła. Natomiast zobaczcie, nawet w tak ciasnym terenie w rozwiązaniu mamy około 16-17 satelitów i błąd poziomy to około 2 cm. Ponieważ wyposażeni jesteśmy w płytę Hemisfer, możemy dzięki temu korzystać również z systemu Atlas. Kiedy może nam się przydać ten system? Otóż kiedy utracimy połączenie ze stacją referencyjną, nasz odbiornik jest w stanie cały czas utrzymać tryb Fixed. Widzieliście już to na jednym z naszych filmów z odbiornikiem Sirius. Natomiast Orion ma dokładnie tą samą funkcję. Spójrzmy może na ekran. Zobaczcie. Mamy tryb Fixed, 33 satki, bardzo fajne błędy w rozwiązaniu. Natomiast co się stanie, kiedy wyłączymy dostęp do internetu, kiedy odetniemy dostęp do internetu? Zobaczcie, wyłączam Wi-Fi, przez które brałem internet do kontrolera. I tutaj mam już informację, że ostatnia poprawka była 9, 10, 11 sekund temu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast cały czas jesteśmy w trybie Fixed. I bez problemu możemy wykonać pomiar punktu, na którym stoimy. Możemy też spojrzeć na ilość satelitów, jaką mamy w rozwiązaniu, albo na Skyplot. Zobaczcie. Ponad pół minuty temu dotarła do nas ostatnia korekta, a my cały czas mamy tryb precyzyjny. Dlatego, że włączył nam się tryb ARTK i w tym momencie korekty dostarczane są bezpośrednio z satelity geostacjonarnego. Nie potrzebujemy do tego celu łącza internetowego i nie musimy rozmawiać z serwerem w naziemnej sieci stacji referencyjnych. Może zmierzymy sobie punkt, na którym stoję. Nasza bieżąca dokładność pozioma to około 2 cm dla odchylenia standardowego. Dostaję ostrzeżenie przed wywołaniem pomiaru, że nie mam korekt na bieżąco. Natomiast pomiar tego punktu został wykonany. Jest to punkt numer 27. Następnie odpalam znowu połączenie Wi-Fi. Po to, żeby uzyskać połączenie z internetem. Możemy wybrać hotspot, z którym chcemy pracować. Kontroler połączył się na hotspot z moim smartfonem, ponieważ w środku w tym momencie nie mamy karty SIM.
i zobaczcie, mogę ręcznie uruchomić login przyjęto, ponowne połączenie z naziemną siecią stacji referencyjnych. Dzisiaj pracujemy z siecią RTK.net. Ponownie uzyskaliśmy standardowy tryb fixed. Zmierzę jeszcze raz dokładnie ten sam punkt bez odrywania grotu tyczki. Pomiar jest wyzwolony. Zebraliśmy 5 epok. Zajrzymy do tabeli z punktami. Zobaczcie, punkt 27 był to punkt zmierzony w trybie ARTK, a punkt 28 w normalnym trybie fixed. Różnice we współrzędnych są marginalne. Praktycznie większy mogę wykonać błąd, ruszając delikatnie tyczką, niż faktyczny błąd pomiaru. Przed nami do wykonania typowa geodezyjna robota, jakich wykonujecie setki każdego roku. Inwentaryzacja budynku mieszkalnego. Zobaczymy, czy Orion poradzi sobie tutaj w tych warunkach. Jest to typowy domek jednorodzinny, półtora piętra. Odpalimy nasz zestaw, uruchomimy jednostkę inercyjną i zobaczymy, czy możemy bezpośrednio pomierzyć wszystkie narożniki tego budynku. Uruchomiłem program Surpad. Kontroler oczywiście automatycznie nawiązuje połączenia z odbiornikiem. Przechodzę do zakładki pomiar. Wybieram pomiar punktu. Dostałem już informację, że nastąpiło połączenie z serwerem. Otrzymujemy poprawki. Mamy rozwiązanie fixed. 36 satek na niebie, z tego 25 w rozwiązaniu. Uruchomię jednostkę inercyjną i będziemy mierzyli narożniki tego budynku. Zobaczcie, praktycznie nie musiałem nic inicjalizować, jeżeli chodzi o jednostkę inercyjną, jest ona gotowa do pracy, bowiem jest to bardzo, bardzo dobry moduł. Ok, zaczynamy. Pomiar 5-hercowy to bardzo fajna sprawa. Każdą pikietę mogę zmierzyć praktycznie 5 razy szybciej, dzięki temu, że w tym trybie zbieram 5 epok w ciągu sekundy. Spójrzmy może na ekran, zobaczycie, jakie są dokładności. Pomimo wystającego balkonu, który jest nad nami, 17 satek mam w rozwiązaniu. Ok, pomiar wykonany. Zobaczcie, praktycznie w ciągu 5 minut, może nawet w krótszym czasie, byliśmy w stanie zmierzyć cały budynek. Wyobraźcie sobie, ile więcej pracy by było i o ile mniej by to było wygodne, gdybyśmy musieli używać jakichś pośrednich metod, na przykład wcięcia liniowego, czy rzutowania, albo przedłużenia z prostej. A tak, dysponując odbiornikiem z jednostką inercyjną, wszystko mamy już gotowe. Dodatkowo, jeżeli chcecie, wszystkie te pikiety można od razu łączyć w trakcie pomiaru oraz dodatkowo kodować. To bardzo usprawnia naszą pracę. Także jeżeli macie do wykonania tak prostą robotę, jak taka inwentaryzacja, naprawdę nie musicie wydawać majątku, nie potrzebujecie 60 czy 90 tysięcy, żeby móc sprawnie mierzyć odbiornikiem z inercyjną jednostką. Wystarczy tego typu sprzęt. I to w zasadzie załatwia potrzeby większości geodetów. Ok, przyjechaliśmy w teren, gdzie wykonamy sobie pomiar statyczny. Pokażę Wam, jak odpalić sobie sprzęt. Nawet nie dysponując kontrolerem, wystarczy nam połączenie Wi-Fi, smartfon i wystartujemy statykę. Zapraszam. Jesteśmy na punkcie docelowym, gdzie chcielibyśmy wykonać pomiar statyczny. Do tego celu, żeby uruchomić statykę, potrzebujecie
albo kontrolera, albo nawet jeśli nie macie ze sobą kontrolera, może to być dowolny laptop, smartfon, tablet lub inne urządzenie, które ma połączenie Wi-Fi. W tym momencie uruchamiam połączenie Wi-Fi na swoim kontrolerze. Żeby uruchomić statykę, ja używam swojego prywatnego telefonu, jakiś model Samsunga. W Androidzie wchodzę w listę urządzeń Wi-Fi, które są dostępne. I zobaczcie, to co tutaj widzimy, ta końcówka 0026, to jest numer seryjny tego odbiornika. Odbiornik jest widoczny jako hotspot na liście naszych urządzeń Wi-Fi. Następuje połączenie przez Wi-Fi z odbiornikiem. Teraz uruchamiam sobie dowolną przeglądarkę, na przykład Chroma, i wpisuję adres 192.168.10.1. Wpisuję hasło dostępu do odbiornika i w tym momencie mam już dostęp do wszystkich parametrów sprzętu. Widać tutaj, jaki mamy tryb pracy. W tym momencie jest to rover. Widać bieżącą pozycję odbiornika. Widać, że odbiornik śledzi 38 satek. Natomiast my wejdziemy do trybu pracy i z trybu rover włączam tryb statyki. I w ten oto sposób odbiornik przełączył się już w tryb statyczny i padła też z odbiornika odpowiednia komenda głosowa. Teraz możecie tutaj w polu antena height dodatkowo wpisać sobie wysokość od spodu odbiornika nad punktem, która jest prowadzona. Można też wybrać sposób pomiaru tej wysokości. Możecie wybrać sobie interwał, czyli z jaką częstotliwością mają być rejestrowane surowe obserwacje. Ja sobie zostawię tryb 1 Hz i też możecie zaznaczyć tutaj sobie, czy statyka ma zostać uruchomiona automatycznie po włączeniu odbiorniku. Zachowuję wszystkie te parametry i to tyle. Przydałaby nam się jeszcze kubek gorącej herbaty albo kawy. W zależności od tego, jakiej dokładności oczekujecie, pomiar statyczny może potrwać albo 20 minut. Jeżeli ma być dokładniej, to można sobie zrobić nawet godzinkę albo i dłużej. I te dane następnie mogą zostać zapisane bezpośrednio do pliku Rainex. Może być to format własny odbiornika albo do pliku Rainex. W pamięci tutaj mamy całą masę. I następnie pomiar ten, po zakończeniu pomiaru, dane statyczne możemy przegrać do smartfona również bezprzewodowo. Nie potrzebujemy żadnych kabli, żeby się połączyć z odbiornikiem, tylko bez kabli możecie sobie to zgrać do smartfona, do laptopa i tak dalej. W międzyczasie, nawet wtedy, kiedy rejestrowane są surowe obserwacje do statyki, możemy sobie zajrzeć do pozostałych parametrów. Można ustawiać maskę odcięcia, włączać lub wyłączać poszczególne sygnały satelitarne. Możecie sprawdzić bieżącą pozycję, zobaczyć, które dokładnie sygnały są śledzone. Na marginesie zobaczcie, jak wiele satelitów Galileo jest w tym momencie. I co ciekawe, wszystkie satelity Galileo nadają nam sygnały w trzech częstotliwościach. Po zakończeniu statyki możecie po prostu wyłączyć swoje urządzenie i z powrotem w bardzo łatwy sposób przełączyć odbiornik z powrotem w tryb rover. Zarówno odbiornik, jak i kontroler spełnia normy IP67. Dzięki temu nie musicie się obawiać o jakieś chwilowe zawilgocenie. Sprzęt jest odporny na trudne warunki, na mróz, na wodę. Zobaczcie, wystarczy, że z powrotem uruchomię aplikację. Kontroler już połączył się przez Bluetooth z naszym odbiornikiem i w odpowiedniej zakładce, również kontrolerem, mogę przełączyć odbiornik w tryb rover. Uruchomiłem połączenie ze stacją referencyjną.
klikam zastosuj. Odbiornik jest już w trybie rover, w rozwiązaniu fixed, aż 36 satek, bardzo fajne błędy i możemy ten sam punkt zmierzyć również metodą RTK. Tym razem do odbiornika jestem podłączony za pomocą swojego smartfona i zobaczcie, ogólnie odbiornik śledzi prawie 48 satek. Tutaj dokładnie widzimy, które dokładnie sygnały są w rozwiązaniu. Możemy też włączyć sobie SkyPlot. A w ogóle to cały dzisiejszy dzień korzystaliśmy z sieci RTK.net, tak jak widać. Zobaczcie, pracujemy od godziny około 10 z małymi przerwami, może nawet od 9. W tym momencie jest godzina 16 i pozostało nam cały czas około 70% baterii w odbiorniku. W ogóle w trakcie pomiaru nasz program pozwala też włączyć podkład mapowy. Tutaj mamy mapę Google, możemy zobaczyć, gdzie jesteśmy. Albo możecie sobie sprawdzić lokalizację aktualną na ortofotomapie. Podsumowując, bardzo fajny sprzęt, bardzo fajnie spisuje się w terenie, jest bardzo wydajny, a przy tym ekonomiczny w zakupie. Naprawdę nie trzeba wydać fortuny, żeby mieć nowoczesny sprzęt z nowoczesną płytogłówną, z jednostką inercyjną, z trybem ARTK. A zresztą, zaproście nas sami na prezentację, sprawdźcie go sami w terenie. Chętnie przyjedziemy, wszystko Wam pokażemy. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Cześć!